takim szerokim echem odbiła się sprawa znęcania nad Wiktorią. Ja trochę biorę to w cudzysłów, bo właśnie nie chciałabym tutaj zbyt dużo sugerować, tylko zapytać Cię o Twoją ocenę tej sytuacji, jak to wyglądało. Tam doszło podczas Pandory, bo to głównie była sytuacja związana z Pandorą. Tam doszło do takiego nagromadzenia negatywnych emocji. Tak, i takich bardzo trudnych pytań, które były kierowane do Wiktorii. No musimy też pamiętać, że uczestnicy, pisząc swoje pytania do Pandory i jakby wkładając je do skrzynki, oni nie znają innych pytań. Mm-hmm. W związku z tym troszkę też dziełem przypadku jest to, że nagle tych pytań jest tak dużo mm-hmm. i one wszystkie dotyczą jednego zagadnienia i jednej osoby. Wydaje mi się, że Wiktoria rzeczywiście miała prawo poczuć się dotknięta tym wszystkim, bo tego było za dużo. Natomiast całe szczęście jest tak, że ona nie tylko się pozbierała, nie tylko jest wojowniczką i gdzieś tam chciała się z tym zmierzyć, ale również dla mnie jak takim najlepszym komentarzem do całej tej sytuacji jest to, że Wiktoria do hotelu Paradise wróciła na własne życzenie, mm-hmm. chciała się tam pojawić, chciała w 100% raz jeszcze skorzystać z tego wszystkiego, co ten hotel oferuje i to jej się pięknie udało, bo od momentu jej powrotu nagle obserwujemy nie tylko inne zachowanie uczestników, ale też inną Wiktorię, mm-hmm. uśmiechniętą, wesołą i to jest super. Jasne. Też tutaj warto wspomnieć, że na dziewczyny, zwłaszcza na Claudię Launo i na Ochę, spłynęła fala krytyki. Czy ona była zasłużona? Trudne pytanie. Trudne pytanie. Ja tych ludzi zawsze bronię. To znaczy nie chciałbym nigdy nikomu zrobić krzywdy. Ja widzę, jeżeli ktoś przegina i okej, jestem w stanie to ocenić. Natomiast nie chciałbym się absolutnie za żadne skarby podłączać pod taką falę hejterów, którzy teoretycznie broniąc jednej osoby atakują kolejną. Robili dokładnie to, co zarzucali. Atakowali kolejne osoby, naprawdę przesadzali bardzo często. To nie była duża grupa ludzi, natomiast to była grupa ludzi jakby takich bardzo, bardzo głośno krzyczących i bardzo silnych mhm. i bardzo dobrze obeznanych też w social mediach. W związku z tym, tak jak absolutnie nie zazdrościłem Wiktorii tego, że gdzieś się spotkało takie nasilenie negatywnych emocji i całe szczęście to później zniknęło, tak samo żal mi było później dziewczyn, które dostały po trzykroć takiego strzała. No i też wiemy, że Launo porysowano nawet samochód, gdzie ona się już faktycznie tego przestraszyła. Czy takie głosy doszły do produkcji? No tak, no, znaczy takie sytuacje nie powinny się wydarzać. Całe szczęście to były jakieś tam incydentalne sytuacje i jednak 99,9% widzów hotelu Paradise to są ludzie, którzy potrafią oddzielić telewizję od rzeczywistości i nie wszystkich tych gruźb swoich nie przekuwają w czyny. No niestety tutaj się tak wydarzyło i no, absolutnie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Mhm. I to jest dobra puenta. Mam nadzieję.